Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się właśnie w Teatrze Kamienica przed spektaklem Wiera Gran. Jest to spektakl wyjątkowy, a o tym więcej nasza wspaniała aktorka, pani Justyna Sieńczyło. Witam serdecznie w Teatrze Kamienica. Tak, jestem roboczo, ponieważ jestem w trakcie próby. Za chwilę schodzę i ćwiczę piosenki, które śpiewała Wiera Gran. Cieszę się, że mogę Państwa tu gościć. Teatr działa już od ponad 10 lat. 15 lat staraliśmy się o ten teatr dzięki funduszom unijnym i własnym pieniądzom i różnym subwencjom. Udało nam się otworzyć ten teatr. Prowadzimy go całkowicie prywatnie, tylko z biletów, które ludzie kupują i przychodzą. Mamy 3 sceny. Sam budynek, w którym się znajdujemy, jest budynkiem wyjątkowym. Początek 1893 rok. Jest to stara kamienica, która ocalała z II wojny światowej, przetrwała tą II wojnę światową. Mam zdjęcia ulic, kiedy jest tu wszędzie gruzowisko, a widać tylko tą kamienicę Aleja Solidarności współcześnie 93, kiedyś Leszno 13, o czym przypomina tramwaj z trzynastką namalowaną, bo tutaj kiedyś był przystanek tramwajowy. A jak się zaczynają tory tuż przed teatrem, to tuż za torami zaczynało się getto. Ten budynek ocalał, ponieważ na dachu były namalowane krzyże i przechowywane były tu precjoza z getta, kiedy wywożono ludzi na Umschlagplatz, Żydów. Więc jest to strasznie bolesne miejsce. Tutaj przerzucała Irena Sendlerowa razem ze swoimi kobietami dzieci w tej piwnicy Warszawy, w której będziesz oglądała Wiere Gran. Był koniec tunelu, tak mówią. I na pierwszym piętrze była Czarna Trzynastka, bardzo niechlubna organizacja Żagiew, policja żydowska współpracująca z Gestapo, wydająca również swoich. Co jeszcze? Była to kamienica głównie zamieszkała przez Żydów. Michał Róg był fundatorem, który był również mecenasem Teatru Szyfmana, Teatru Polskiego, więc gdzieś tam ta kultura krążyła również i w tej kamienicy, głównie przez Żydów, prawie 70% Polaków i Rosjan. I tyle o kamienicy. Teraz się mieszczą tu 3 sceny, gramy nieustająco, ludzie przychodzą, za co jesteśmy ogromnie z Emilianem Kamińskim, moim prywatnie mężem, wdzięczni. No, historia jest zdecydowanie bardzo ciekawa. Też miałam okazję czytać w internecie, tam było jeszcze wspomniane o AK i też właśnie tak, o tych Żydach w piwnicy, którzy tak, byli też tutaj przygotowywani. Także to jest bardzo mocno historia powiązana i wiem, że również tą historię mocno wspieracie, kultywujecie. Chociażby super samo to przedstawienie. Wiera Gran w końcu też była pochodzenia tutaj żydowskiego między innymi. No i muszę tutaj przeczytać, bo też tutaj się przygotowałam, że ten to spektakl jest naprawdę wyjątkowy, dlatego tym bardziej cieszę się, że gdybym miała okazję zobaczyć. I tutaj mamy nominację do Feliksów Warszawskich w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola. Wyróżniona tutaj kobieca, także gratulacje. To jest naprawdę, no, tutaj jest jeszcze prestiżowy ranking. Najlepszy z najlepszych w miesięczniku Teatr. Krótko mówiąc, tutaj ten spektakl zebrał wszystko, co mógł, prawda? Nie. To są chyba ranking jest takiego znanego recenzenta. Najważniejsze, że w tym rankingu jest coś takiego, że to jest jeden z najstarszych granych tu spektakli i ludzie cały czas przychodzą, mimo że jest on bardzo dramatyczny, opowiada prawdziwą historię. Takie historie mnie zawsze inspirowały. A tworzyli ten spektakl niezwykli ludzie. Niestety większość z nich odeszła. Mówię tu o reżyserce ukochanej Barbarze Sas, takiej kobiecie, która potrafi reżyserować kobiety, potrafiła aktorki, odkryła bardzo wiele różnych aktorów, a ja miałam ogromne szczęście spotkać ją na swojej drodze. I jestem wdzięczna losowi, że zrobiłam z nią kilka przedstawień, między innymi właśnie o Poli Negri, o Wierze Gran, Bergmana, sceny z życia małżeńskiego. I są to spektakle, które no rzeczywiście są czymś najbardziej dla mnie ważnym w mojej, można tak nazwać, karierze aktorskiej.
Ten spektakl tworzyli też ludzie, jej mąż, przede wszystkim reżyser światła Wiesław Zdort. Realizował ten spektakl tragicznie zmarły Marcel. Również Monika, która tworzyła z nami teatr, już nie żyje, kochała ten spektakl, występuje tu tylko jako głos. Więc to jest też takie zobowiązanie wobec tych osób, żeby grać jak najlepiej, a że spektakl opowiada bardzo tragiczne losy. Piosenkarki, która była znana w Paryżu, jeździła po całym świecie, jej plakaty były na Champs-Élysées ogromne, występowała za Znawurem, z wielkimi tamtych czasów, z Piaf i tym bardziej... No, i niesłusznie podejrzewaną o kolaborację. O kolaborację. To jest główny temat oś dramatu, że jedno pomówienie, jedna plotka może zniszczyć człowieka i całe jej życie zniszczyła. A została pochowana jako numer. I to jest tragiczne, że bardzo znana osoba, wydająca mnóstwo płyt, gdzieś hołubiona, kochana, wielbiona, zmarła w takim przytułku, w którym zmarł Norwid pod Paryżem. Więc to jest taka esencja losu, że ludzie przychodząc na ten spektakl widzą tak tragiczne i takie sprzężenie losów jednej kobiety, bo to w dodatku ona była kobietą, jej było w dwójnasób trudno. Ona całe życie walczyła o oczyszczenie z tej kolaboracji, o którą ją pomówiła jedna osoba, o której też jest dużo w spektaklu. I nie dźwignęła się do końca. Ostatnie lata spędziła w zamknięciu, nie wychodząc z domu. No ale opowiadamy też jej o pięknych stronach jej życia. Śpiewała w Carnegie Hall. Była, jak sama mówi, mała Żydówka z getta, śpiewałam w Carnegie Hall, więc jej płyty były sprzedawane i nadal są dostępne na całym świecie, prawie że w Europie przede wszystkim, ale występowała już też i w Ameryce Południowej, i w Izraelu, i tak dalej. No, po prostu, jakby to powiedzieć, przykre to jest, że tylu wspaniałych artystów zostało zapomnianych, a dzięki Wam cały czas jej kreacja żyje na nowo, dzięki Tobie, tak? Między innymi, bo w końcu wcielasz się w tą trudną rolę. Tak. Także już gratulacje. No tak mówimy, Bodo, inni wspaniali aktorzy też, no... Historia się skończyła, jak się skończyła, historia prawda? Historia się nie skończyła. Historia się nie skończyła, bo nasz teatr przypomina nawet... Dokładnie. Tak... Chociaż cytuję, pokazujemy zdjęcia. Jak zejdziesz na moją malutką scenę, piwnicę, to przed tobą zobaczysz cudowne portrety pana Gustawa Holoubka, pana Łapickiego, pana Hanuszkiewicza i wielu innych. Jest mini wystawa ich zdjęć. A poza tym mamy pamiątki po wielkich aktorach. Pójdziesz dalej trochę w prawo, to zobaczysz w gablotach pamiątki po panu Łomnickim, po nich właśnie, po panu Wajdzie, po właśnie Basi Sas. To są malutkie, prywatne rzeczy. Bo pamięć jest ulotna. Dlatego przypominamy w ten sposób, chociaż trochę staramy się kultywować tą pamięć. A teatr jest na wskroś warszawski. To pomysł mojego męża, ponieważ tak stara jest ta kamienica. Widzowie, którzy przychodzą, mówią, że to jest najbardziej z warszawskich teatrów. I najbardziej przytula i to jest dla nas największy komplement. Bo staramy się traktować tu widzów, jakby byli w naszym domu. Bo patrząc na ilość czasu, jaki tu spędzamy, to jest nasz dom. Mój i mojego męża, a teraz i mojego syna. Wszyscy tu jesteśmy i staramy się, żeby widzowie się czuli wyjątkowo i naprawdę dobrze ugoszczeni. No muszę powiedzieć jako widz, nie tylko, że naprawdę jest tutaj pięknie, naprawdę polecam, bo faktycznie jest tutaj klimat bardzo wyjątkowy i te wszystkie obrazy, nawet gdzieś tam sztukaterie, wszystko to, co tutaj zgromadziliście, właśnie ten klimat oddaje, ale zawsze mówimy, że dom oddaje osobowość, więc nie dziwię się, że to tak wygląda, także... Zapraszamy serdecznie, bo naprawdę warto. Myślę, że być w Warszawie i nie być tutaj, no to jest takie faux pas troszeczkę, także zdecydowanie zróbcie coś dla siebie, dla ducha.
A mogę jeszcze powiedzieć, że to spektakle, mówimy tylko o moim spektaklu, bo cię zaprosiłam dzisiaj na mój spektakl, ale to są spektakle dla różnych osób. Od zera, no prawie, no od 2 latek już przychodzą dzieciaki na bajki. Są też spektakle, bo bajek mamy bardzo dużo, Tytus, Romek i Atomek, Pan Tenorek, Czerwony Kapturek, Calineczka i tak dalej, wszystkie bajki jakieś świąteczne, które gramy bardzo dużej ilości. Gramy też wyjątkowo, bo jako jedyni w Polsce poruszamy tematy trudne, tematy dotyczące młodzieży i są to spektakle interwencyjne, między innymi Dzieci z dworca zoo, o prostytucji młodocianej, o narkomanii, o dopalacze, jak sam tytuł mówi, o dopalaczach, a także Wszechmocni w sieci, o świadomości internetu. Tutaj nakręcimy szybciutko, zaraz drugi filmik, tak szybciutko, szybciutko, dlatego dobrze, tutaj. Dobrze, to możecie Państwo zobaczyć jeszcze na temat pewnie Wszechmocnych w sieci jeszcze parę zdań, a także przede wszystkim repertuar dla dorosłych. Są to komedie, komedie polskie, bardzo często spolszczane. Mój mąż adaptuje różne teksty albo sam pisze. Gorąco zapraszam, trzeba po prostu zajrzeć do Kamienicy. To ja już tak na koniec, ponieważ tak wspomnieliśmy tutaj o tym spektaklu w sieci. Zaraz zapraszam na kolejny odcinek, bo to jest bardzo ważny spektakl i warty oglądnięcia.